Cześć wam wszystkim, z tej strony Urban. 11 czerwca, tutaj w tym miejscu, na Lincoln Inn Fields, odbyło się spotkanie z widzami programu Urban w Londynie. Ja spodziewałem się 30 osób. Ile przyszło? Zobaczcie sami. Zapraszam na odcinek, taki specjalny, z naszego wspólnego spotkania w tym oto parku. Okay. Wszyscy mają otwarty alkohol? Kurczę, zajebiście, zdrowie za spotkanie. Witam. Jeszcze będzie pewnie więcej ludzi, będzie jeszcze raz. Pierwszy spadek. Siema. O, tutaj widzę, prawdziwy grill będzie. Trzeba być przygotowany. No, kolega jest przygotowany, bardzo dobrze. Oj, kocyki, nie no, elegancko. Łukasz, aka Czacha, który był pierwszą osobą, którą spotkaliśmy jadąc tutaj, w metrze, tak? Tak jest. No, a potem tam kolegów spotkaliśmy w Sainsbury, no i reszta dobiła. Pierwsi ludzie, którzy przyjechali za grilla. Ej, a kto w ogóle policzy, ile osób jest? Ile jest osób? Ze 30? Albo Ali is British, and how did you get here? We took the tube. I mean, how come you're here? Maybe I'll put it that way. I've been living here all my life. No, I mean like here, exactly. This barbecue. This park, yeah. Through these two guys, our Polish friends. Oh yeah. Cześć. Cześć. I co, wy oglądacie Adriana, tak? Zdarza się. No. Tak, każdy odcinek nagrywany, przedłużany kilka razy, tak myślę? Szczególnie na zmęczeniu, tak. Tak? A jaki twój ulubiony do tej pory? Powiem ci szczerze, że chyba powiedziałbym... Mam chyba 4 ulubione. Są chyba z Domem Milionera. Najbardziej mi było. Oprócz tego odcinek z darmowym kuzynem też był spoko. A, skorzystałeś z usługi? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że przyszły miesiąc się wybiorę. A, no. Co jeszcze? Praga drzwiowa. A, kawalerski. Tak, za 8 godzin, że się do Pragi. A, co jeszcze? A może jest. Są chyba wizyta w Polsce też, jak chłopaki w Polsce też było. A, Londyńczycy w... Tak. W Warszawie. To mi się też podobało. No mi też, Zorba fajny, ten Grek. I powiem ci, ale chyba tak sobie przypomniałem, że taki mój ulubiony odcinek to stereotypy. O, to mnie całkowicie rozwaliło. A co byś chciał jeszcze na przykład zobaczyć na kanale, czego nie ma jeszcze? Co, myślę, że mogliby się wybrać typowo do Trójmiasta. Gdynia, Gdańsk, Sopot. A, czyli wyjazdowe takie tak, filmiki. More, tak, moje Gdynianin. Tak, Gdynianin. Ale przecież my byliśmy teraz w Gdańsku. Przecież jest filmik. Ale nie byliście w Gdyni. Ale... No w Gdyni nie, no da. Ale Trójmiasto, powiedziałeś Trójmiasto na początku. Siemanko. Cześć. Wiola jestem. Bardzo mi miło. Jak masz na imię? Andrzej, cześć Andrzej. Gaba. Jak? Gaba, Gabriela. A, Gaba, siema. Cześć. Co, przynieśliście kiełbaski? Tak. Niedzielny grill. Skąd przyjechaliście? Jestem. Mieszkamy pomiędzy Tuttingiem a Stretem. Na południu. Czyli wszyscy są z każdej strony, północ, wschód, zachód. A ty skąd? Z Anfield. Kolejni przyjechali? Tak jest, przyjechaliśmy. Tak oglądamy Urbana, każdy odcinek. O, każdy odcinek, tak, wow. Tak. Moja kobieta jest bezrobotna, ma dużo czasu, ogląda wszystkie odcinki. Aha. Ja nie mam tyle czasu, ale ciekawe odcinki zawsze oglądam. I który jest twój ulubiony, albo jakie najbardziej lubisz? Różne, wszystkie są fajne. Najbardziej to miejsca w Londynie. Tak. Bo ja nie mam czasu, żeby oprowadzać moją kobietę cały czas, także... Można poznać Londyn właśnie przez te odcinki. No i możesz zobaczyć, czy fajna atrakcja. Jak fajna atrakcja, to sobie pomyślisz, że pójdziesz. Najlepszy numer był, jak w tamtym roku, bodajże w sierpniu, byliśmy na wakacjach w Olsztynie i minęliśmy się z wami. Tak, co ty gadasz? Na ulicy? Nie na ulicy, tylko byliście... Oglądaliśmy później odcinek.
A, że my wyjechaliśmy wcześniej, a potem wy dojechaliście jakoś. Byliśmy nad tym samym jeziorem, jeździliśmy na rowerach i gdzieś musieliśmy się minąć, bo tam są te trasy naokoło tego jeziora krzywego. Tak, tak, tak. I to było najlepsze. Ten sam dzień właśnie. A, super. No to tuż po naszym ślubie było. Normalnie mówię, mijaliśmy się, kurczę. I jeszcze była jedna sytuacja, gdzie Adrian był. Ty zawsze kręcisz filmy, tak? Nie, Adrian. W każdym razie gdzieś tutaj w Londynie był i my też jakoś dzień wcześniej byliśmy, ten sam dzień. I kurczę, i tak mówię, mijamy się i ostatnio oglądaliśmy właśnie vloga i Monika mówi, musimy tu być, nie? Chociaż przyjechać zobaczyć na chwilę. No to mówi, ojejku! Oja! Kiełbasa! No, masz to? Powtórzyć! Przepraszam, kiełbasa. Mam nadzieję, że prawnik. Nie jestem. I tutaj mamy kolejnych przybyszów, to jest Sławek. Cześć, skąd jesteś? Z Polski? Z Warszawy. O, tak. Spoko, witam Warszawę. Mój brat ogląda też ten kanał, Mariusz i Aleksandra. O, nice, zajebiście. A tu jest kolega. Hi, what's your name? Virgilio, Portuguese. And how come you're here today with us? My friend Polish, he told me about Marius. Uh-huh. I got to meet that guy. My brother watching his daughter. So you can't really like watch his films on YouTube because he's speaking Polish mainly. So would you like watch it if they were like subtitles? Probably, yeah, because I think it's interesting. So yeah. So I think we should work on that, right? Yeah. Siemanko. Siemanko. Cześć, jak masz na imię? Rafał. Rafał, cześć, cześć. Skąd Rafał przyjechałeś dzisiaj? Z Saton, z południa Londynu. Adriana bardziej kolega wyczaił i zaprosił nas, żebyśmy przyjechali po prostu spotkać się, poznać z innymi ludźmi, także... Aha, czyli wesoło. Kolega cię zaciągnął. Tak, kolega. Dopiero teraz ma mi wysłać subskrypcję, raczej link do subskrypcji, ewentualnie sobie obejrzę, co wcześniej się działo, tak? Aha, no tak. Jeden z najbardziej popularnych filmików jest Dom Milionera. Ma chyba 600 tysięcy odsłon? Więc będziemy cisnąć do miliona. Jak będzie pierwszy milion, zrobimy jeszcze większą imprezę. Oczywiście. W ogóle. No, więc subskrybuj i polecaj. A widziałeś coś wcześniej jego? Nie. A, nie widziałeś. Po prostu wczoraj była idea, żeby się spotkać i zaproponował, żebyśmy spotkali się tutaj po prostu. Powiedział, że jest pewna osoba na YouTubie, która robi event i żeby się wybrać i zobaczyć, co się dzieje. No. Że on ogląda i widział wcześniej jakieś imprezy, a ja jestem zupełnie zielony jeszcze w temacie, także dopiero przede mną wszystko. No da, pewnie. Cześć, chłopaki i dziewczyno. Siemano. Skąd jesteście z Polski? Ogólnie to jest północ, Braniewo, jakieś 100 km od Gdańska. I to od Olsztyna tak samo. To gdzieś się tcze w okolice? Witam. Do Tczewa mam jakieś 70. Ile? Do Tczewa 70. Aha. Ekipa jest tutaj. Ogólnie to jest do Zalewu Wiślanego 5 km i do rosyjskiej granicy 6. Także jeszcze jak nie wznieśli tych takich wiz, takich wiesz, my mieliśmy, to się nazywało mały ruch graniczny, coś takiego. Zanim to wnieśli, to mieliśmy paliwo po 2 zł. A teraz, że tak powiem, to pozamykali nasz rząd. Spokojnie. I tyle, nie? Wróciło się. Dużo ludzi ogólnie tam żyje. Żyło. A czy wiesz, no z przemytu, nie? No tak. Ale ogólnie jest spoko. Adriana wyszukałeś w ogóle? Oj, ja to jego już chyba tak followowałem z dobry rok wcześniej albo i w ogóle. A czy nie, to sprawa wyglądała tak, że ze 2 lata temu już wcześniej to ogarniałem. No ale tak wiesz, no oglądało się tutaj, się zobaczyło, co tam nagrywa i w ogóle wiesz. Halo, dzień dobry, witamy najmłodszego fana kanału Urban w Londynie. Jak się pan nazywa? Halo? Czy może się nam pan przedstawić? Jaśko z Londyńca. Jaśko z Londynu. A tu Jasia, rodzice. Jak się bawicie na grillu? Dobrze. Spoko, jest naprawdę, jest dużo ludzi. Powiem wam, że wyobrażałem sobie, że to będzie tak wyglądać, że nie będzie jakichś tłumów, ale przyjdzie wystarczająco sporo ludzi. A wy skąd, z jakiej części Londynu przyjechaliście? To teraz St. Albans mieszkamy pod Londynem. St. Albans. St. Albans jest... W kwietniu, czyli 2 miesiące mieszkamy tam, ale cały czas w Londynie mieszkaliśmy.
Cześć, siemanko. Skąd przyjechałeś? Z Reading. Z Reading aż, wow, to daleko. Powiedz, ile kilometrów jest Reading od Londynu, żeby... Nie wiem. 60? Dwie godziny jechaliśmy, także korki niedziela, także... Aha, no. Aha. No to spoko, a powiedz ten, co cię tutaj dzisiaj przyciągnęło? Tivo Grill, słońce, Londyn. Dobre polskie towarzystwo. Dokładnie, no. Dobra, i na 3-4 wszyscy skaczą do góry, oprócz tych, co siedzą. Pogoda jest fajna, nie pada, bardzo fajnie, bardzo nam się tu podoba, dziękujemy za zaproszenie i wydaje nam się, że jest okej, że nie ma aż tyle ludzi, jest bardziej kameralnie i dlatego dasz radę z każdym porozmawiać. Bo jakby było 1000 osób. No ja się staram, słuchaj, jeszcze nie jestem w połowie. To musiałbym ci pomóc. A skąd kojarzycie Adriana? Ten... No z internetu. No ale co szukałeś, czego szukałeś, że na niego natrafiłeś? Co szukałem? Myślę, że wpisałem jako... Londyn i tyle. A, i chciałeś coś o Londynie obejrzeć? Tak, tak, i tyle. I to już było chyba... A czemu chciałeś coś oglądać w Londynie i o Londynie, jak mieszkasz w Londynie? Wiesz co, ponieważ to miasto jest na tyle duże, na tyle tu się dzieje, że no, jeżeli ktoś ci powie, o, byłem tutaj, że jest tak, coś się dzieje, to my jedziemy sobie to sprawdzić. No jeżeli ci się podoba, tak, bo widzisz na filmiku, Brick Lane, że... prawda? Byliście na Brick Lane, czy tylko on był, już nie pamiętam, nieważne. Ja tam byłem 2 razy, spędziłem tam 2 dni i jeszcze nie zobaczyłem wszystkiego. No nie. Nie da rady. No. Także no naprawdę jest co robić w tym mieście w weekendy, jeżeli oczywiście się nie pracuje. Money. Słodziak. Chciałam się zapytać pana, jak pan zna Urbana w Londynie? Skąd pan go zna? Przegryza troszeczkę, przegryza jeszcze. Ja generalnie... Koleżanka zobaczyła ten tak. Post. Ja kiedyś oglądałam bar, później jakoś trafiłam na te filmiki na YouTubie i po prostu zaczęłam oglądać i bardzo mi się spodobały. Mimo, że znam, wydaje mi się, że dobrze Londyn, to jednak dowiaduję się czegoś nowego zawsze i w taki przystępny sposób jest to przedstawione naprawdę. Nie wiem, jak mija te 20 minut, czy nawet dłużej czasu. Aha. Tak. O, no to i super. I Mani ze mną tutaj przyjechał, to jest tak... Nie jest on mój! A ty? Ja nie znałem w ogóle nawet kolegi. Aha, czyli razem przyjechaliście. Jesteś plus jeden. Tak. A rozmawiamy, co pan podsłuchuje? Tu już co tu się dzieje? Delikatne zgrupowanie różańcowe parkowe. Jak to można tak nazwać? A nie wiem jak was, ale to słońce mnie strasznie w tym momencie pali. Tak. Ono jest bardzo mocne. Akurat się tam. Znajdujemy tak na zwanej patelni parkowej. Na patelni parkowej. My fault, man. My fucking fault. Oi, guys, welcome foreigners on the Polish party. You are the minority. That's cool. It's cool. No, how you feel on the Polish party? How you feel on the Polish party? Cool, man. I ate something, I smoked something. And I drank something, I'm cool. Lee is back! Lee is back! Leroy! How do you feel on the Polish party? Yeah, it's good, a lot of people. Anybody of them, did they recognize you from Krakow? Really? Yeah, yeah. There's a lot of offering food, really, did they said anything to you? I was asked about the wedding. I've been told I look younger for my age. Oh, really? Like, video. Apparently I look older. Really? That's the good experience. Jamil, again. Say something in Polish. I know you know some Polish words. Buzi, buzi, pa 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 pa. It sounds like you know something mystery. I don't know. Something mystery. Yeah, man. Pa 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 means bye 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 in Polish. Pa 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 pa. I heard him say it. In Italian, he will say pa 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 pa. No. Pa pa pa. Yeah, maybe. No. But then how is Fanfoma?
Fanfua means making smoke, and it's strictly Neapolitan slang, you know. But in Polish, man, in Polish. Yeah? Yeah, how is in Polish Fanfua? Come, daj paszucha. No, daj, I don't know. Just remind me, man. It's, daj zajarać. Daj zajarać. Yeah, with that movement, daj no, zajarać. Yeah, man, it's daj zajarać. Daj zajarać. Exactly. Adrian, daj zajarać. Bloody hell. Okay, roll it some, please. What's that? Tobacco? No, there is everything. Oh, that's cool, man. Come back in 10 minutes, though. Siema. Siemanko. Proszę się przedstawić. Łukasz. Łukasz. I Dominik. Łukasz i Dominika. Ej, co robicie tutaj? Zabłądziliście? Pijemy Camden House. Przyszliśmy was zobaczyć i cieszymy się pogodą. A jest zajebiście, kurczę, powiem wam, nigdy nie widziałem takich tłumów Polaków w jednym miejscu. W parku. Jest zarąbiście, jest 60 osób. Czyli taki, powiedzmy, mały teatr byśmy mogli wypełnić. No. A w ogóle skąd przyjechaliście? To znaczy z Londynu czy spoza Londynu? Mieszkamy pod Heathrow. Pod Heathrow. Petro. Nie przyznajemy się do tego. Ej, latają wam samoloty nad głowami? Nie. Akurat nie z tej strony. Mieszkamy z drugiej strony, no, więc jest okej. Okay. Mieszkamy pod, jakby, jak patrzę na mapę, to jakby na południe od lotniska. Więc nie mamy tego problemu już, bo mieliśmy ten problem. Mieszkaliśmy na Hazlo. Ej, cześć Turciu! Gdzie jesteś? W parku z moim ulubionym youtuberem Adrian. Wow, jego tutaj nie ma. Jest. Jego tutaj nie ma. On się skrył. On ale myśli, jest. Że założył okulary, no, tak, go nie widać. Widać. Ale go bardzo dobrze widać. Jak ci się podoba spotkanie? Fajne. Super, bardzo. Napisz list do Mikołaja, żeby ci przyniósł taki prezent. Tak, był, jak musisz się, ale być super, super dziewczynką, żeby fajnie zachowywać, dobrze się uczyć. Wtedy na pewno Mikołaj przyniesie takie. No tak, możesz sobie tam przekręcić tutaj w tą stronę i siebie teraz nagrywać, patrz. Możesz coś mówić. Możesz powiedzieć, gdzie teraz jest. Rączkę troszeczkę dalej. Troszkę dalej, żeby ci. O, no. Poczekaj. Ja zawsze myślałam, że miałaś taką większą kamerę, że tak się trzymasz. Taka kamera. Nie trzeba dużej kamery. Fajna. No, malutka jest, nie? Halo, halo, witam was na planecie Ziemia. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam, jak wygląda nasza piękna planeta. Mamy bardzo wiele zieleni, aż niektórzy ludzie też zielenieli. Zielenieli z tego wszystkiego. Mamy też wiele różnych kolorów, na przykład czerń czy też brąz. Niektórzy ludzie to wypili. Kobiety lubią brąz. Nie, kobiety jak najbardziej lubią brąz. Niektórzy ludzie się zmienili, niektórzy nie po tym. Rzadko kto wraca potem szybko do domu. Więc trzeba na to uważać. Mamy też? Kurde, te bufezery bym wziął, ale a tam leżą. Dobra, ale są perły miodowe. Perły miodowe. Perły miodowe. Oczywiście. Z naszego województwa, z Lubelskiego. Lubelskiego. Z Lubelskiego, pozdrawiamy województwo lubelskie. Dużo ziomków, czy nie? Jest piękna pogoda, naprawdę super. Idę jutro do pracy. A czekaj, pokaż te perły, bo nie uwierzą, jak nie uwierzą, że są perły miodowe. Powiedzą, kurwa, w Anglii nie ma perł miodowych. Jak nie ma? Jest perła miodowa w Anglii. Znajdziecie, moje zdrowie, Urban. Szacuj. Paczko. Wina masz, to w ogóle też go nie pijesz. A, no właśnie, to jest przyszmój. No wina przybija. Mej, mej, mej. Ding, 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 ding. Szacunek. Chyba też sam ty się jadę. Jest tytoń, jest tytoń. Masz tytoń. Ale patrz, ale musisz uważać, bo to zabija. Ale drugie. Rzuć to, rzuć to, rzuć to, rzuć to, rzuć to. Przyszedł Joka, uwaga. Ale jaki chcesz tytoń, że cię rzuć zabije? Teraz. Spowoduje raka. Napisane, rzuć teraz, rzuć teraz, rzuć to. Oj. Weszły, kurwa. I to już koniec naszego pierwszego, ale na pewno nie ostatniego spotkania z widzami Urban w Londynie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przyjście, za naprawdę zajebistą zabawę, za zajebistą integrację. Fajnie jest się spotkać w takim gronie, sporym gronie Polaków i się dobrze bawić. Ja jeszcze raz wam dziękuję za przyjście i widzimy się następnym razem. Cześć!